Okej, zrobiłem antenkę i pójdziemy teraz do środka. Tylko znowu, nie wiem, który jest który. Receiver i transmitter. To jest odbiornik. To jest nadajnik. To tu jest transmitter. Tak? I to... Tu ja go... Tak? A pewnie się tam śmiejecie. Dobra. Teraz receiver. On odbiera. Teraz tam. Teraz tu będzie napisane, co z nim jest. Compact Machines. I teraz tego tu. I R? Nie. Teraz ten niby, on nie potrzebuje prądu. Jedyne, co musimy zrobić, to wyjąć tamtą kartę. Jeszcze raz. Kliknąć na tego dziada. I niby jest, tak? Zlinkowany do tej maszyny. Jeszcze raz kliknę. Tak. 1047 tysiąc. Te same koordynaty, ok. Wracam tu. Wkładam go tu. I tamten powinien niby się świecić. No, świeci się, ok. I co, mamy dostęp do sieci? Och, kurde, no. Mamy. Teraz jak chcemy takich więcej zrobić, to musimy gości, transmitterów więcej tutaj nastukać i każdy z tych transmitterów musi mieć tą kartę w środku z tamtego. Teraz mam tutaj dostęp. Tak, tu mam dostęp do sieci. Teraz gdy chciałbym widzieć wszystko, to muszę zrobić to external storage i go przysmarować do kontrolera. Teraz importer. Może nie chcę importera. Nie. Nie chcę importera. Chcę jeszcze jeden storage. Chcę widzieć to wszystko tutaj, ale nie chcę tego ściągać na dyski. External storage. External storage daje nam możliwość, możemy widzieć te skrzynki tutaj wszystkie. Zrobimy to tak. Tego gościa damy tu. Zmieniła się jego pozycja, więc musimy na nowo zakodować kartę. Wracamy tam. Jest, działa, R, działa. External storage. Przyklejamy do niego i external storage. Gdzie jest drugi? Tutaj. I external storage przyklejamy do niego. Teraz kabelek. Powinno być widać to wszystko tutaj, co jest. Plus to i nawet to będzie widać. Takie założenie. Od tego momentu możemy wszystko zacząć automatyzować. Zaraz zobaczmy. Nie musiałem tutaj przychodzić, żeby to zobaczyć, bo wystarczy, że otworzę panel. Widzę wszystkie dziadostwa. Crafter Manager. Co on daje? A, że widać wszystkie. Wszystkie craftery. Tu widać nasz piecyk, nasz gold crafter. Bez chodzenia po crafterach, bo gdybyśmy mieli na przykład gdzieś w innym wymiarze, też byśmy mogli go tutaj widzieć. Muszę się dostać tutaj, do tego typa. Exporter. Kabelki. Na razie tego nie potrzebuję. Tu, z tego miejsca.
to jest. No niedobrze. Dobra, to później tego przesunę. Musi iść tu. Nie ma fakejdów, nie? No nie ma. Nie widzę. To jest refined. Fakejdy nie ma. Teraz tu możemy mu dodać, co on ma eksportować. No, powiedzmy, copper chunk albo gold chunk, tak? W sumie to możemy zrobić jeszcze inaczej. Możemy wpisać tutaj chunk. No jak chunk? Klusek. No i wsadzamy mu na przykład złoto. I on nic nie będzie robił, bo on chce mieć z dołu input. Zaczął. No i jest złoto, idzie. Teraz możemy zrobić na przykład dalej iron. Co ja bym chciał jeszcze tutaj? Ozmium zdecydowanie, tak? Emerald, copper. Copper. Też mało kopru idzie. Ołów. No, mogę tu pododawać i on będzie to wszystko mierzył. Fajnie. No i jest plan, żeby to wszystko poukładać jak należy. To zlikwidować. To w ogóle i tak tam wyślemy, więc to tylko była pokazówka, jak to działa. Jest jeszcze jedna rzecz warta dodania, że w tej paczce z żadnej technologii tutaj Digital Storage nie ma bezprzewodowej karty. To znaczy nie ma tabletu, który działa między wymiarami. Co teraz? Włamuję mi się na chatę. Idź stąd. Zostaw moje drzwi. Głowy nie miał, typ. Miekaj to. No już będzie, przestań. Nie ma tutaj Infinity Card. Tej karty, które wkładamy do tableta i ona nam daje możliwość między wymiarami grzebania w naszym storage, w naszym komputerze. To lipa. Szkoda. Ale chyba i tak nie będziemy dużo przebywać poza tym tutaj światem, overworldem.